Witajcie, kochani. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami świadectwem uzdrowienia z bardzo uciążliwego dla mnie i bolesnego trądziku. Zmagałam się z nim przez długi, długi czas od okresu dojrzewania po 27 do 27 roku życia. Ciągle był brak efektu. Podejmowałam różne działania, począwszy od drogich leków, wizyt u dermatologów różnych w Łodzi, w Warszawie, w Bełchatowie. No, przepisywali mi głównie drogie leki, maści, które stosowałam. Efekt był marny, ponieważ gdy odstawiłam na jakiś czas na przykład, to wszystko wracało. Te bolesne grudki, zaczerwienienie, suchość skóry, maści też podrażniały w ogóle cerę, cera zaczęła się łuszczyć. Też szczególnie zimą, aż ta suchość skóry była widoczna na szyi i grudki na plecach. Trudność miałam również z uśmiechaniem się, bo te grudki były aż tak były duże i bolesne. Nasiliły się w 2012 roku. Pracowałam wtedy właśnie też w Niemczech i po powrocie po prostu byłam załamana. Poddawałam się często, stosowałam też różne diety, wykluczałam wiele rzeczy, katowałam się różnymi wyrzeczeniami, bo pragnęłam być zdrowa. Też stosowałam różne zioła, piłam różne zioła, jednakże to też nie dawało żadnego efektu. Byłam zmęczona tym problemem. Czułam się niekomfortowo, przychodziła frustracja, kiedy ktoś mnie spotykał, rozmawialiśmy i ktoś widział to, co jest na mojej twarzy. Ja nie potrafiłam jakby tego, chciałam to ukryć, często makijażem, co jeszcze pogarszało stan skóry. Nie mogłam też znaleźć zdjęcia, teraz szukając ostatnio, żeby jakby zobaczyć ten efekt po uzdrowieniu, ponieważ wszędzie mam makijaż. Ja aż do tego stopnia ukrywałam to, bo czułam się niekomfortowo w relacji z drugą osobą, gdy zaczynał jakiś temat trądziku, albo ja też zajmuję uwagę, zrób coś z tym, a ja no, cały czas się starałam, próbowałam, robiłam, stosowałam różne rzeczy, a to nie przynosiło efektu. Czułam taki właśnie dyskomfort, wręcz takie poddanie się temu problemowi. Ale kiedy rok temu, w czerwcu, narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, ja uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze zdrowie, więc w swoim pokoju postanowiłam, że położę ręce na te zmiany skórne i pomodlę się w mocy imienia Jezus, jakby zatrzymując wszelki hormonalne huśtawki, wszelkie zmiany skórne na mojej twarzy i uwierzyłam, że ja po prostu będę zdrowa, że ten problem po prostu zniknie, bo Jezus dokonał idealne dzieło na krzyżu, na Golgocie, więc zaczęłam się modlić i w krótkim czasie zauważyłam, że jakby moja cera zaczyna się zmieniać, że jakby taki ciężar spadł z mojej w ogóle głowy, w ogóle tutaj tej twarzy i nawet poczułam taką świeżość, takie odświeżenie na twarzy. To czułam realnie w sobie. Chodząc też do pracy, ludzie zwracali uwagę na to, jak wyglądam. Zadawali mi pytania, co stosuję, bo wyglądasz lepiej. Więc ja jakby mogłam też przy okazji podzielić się tym, że ja pomodliłam się w mocy imienia Jezus właśnie nad moją twarzą. I widzę efekty, wreszcie widzę efekty mocy Boga. I podczas jesienią zauważyłam, że ponownie zaczynają się różne zmiany ukazywać na mojej twarzy. Takie grudki podobne, może o mniejszym natężeniu niż wcześniej. Ale pojawiły się różne grudki, które zaczęły mnie też irytować. I wiem, że to diabeł chciał mnie oszukać, żebym zwątpiła w to uzdrowienie, zwątpiła w moc słowa i w moc w ogóle imienia Jezus.
Więc zaczęłam się modlić, zaczęłam proklamować codziennie piękną twarz i wierzyłam w to, że zniknie ten problem z mojej twarzy na zawsze. I podczas też konferencji przebudzeniowej w grudniu ubiegłego roku w Kościele Mocy był taki dzień właśnie, kiedy można było podejść, ewangeliści modlili się o ludzi, gromiąc chorobę wszelką, każdą. I ja też byłam na tym spotkaniu i bardzo biłam się z myślami, co mam zrobić. Czy przecież ja już ogłosiłam, ja już się modliłam, ja tego nie mam, ale co mam robić, bo zaczęło powracać. Więc to się boksowałam z myślami, ale postanowiłam, że podejdę. I to była bardzo dobra decyzja, bo od tej modlitwy z nałożeniem rąk moja twarz wygląda pięknie, jest promienna i nie muszę się ukrywać pod makijażem, nie muszę się frustrować podczas rozmowy z ludźmi i wróciła moja odwaga też do takich kontaktów właśnie z ludźmi. Nie muszę się nigdzie chować, bo jestem w pełni uzdrowiona. Każdego dnia w ogóle cieszę się, kiedy patrzę w lustro i widzę tą piękną twarz. Mogę tylko sobie taki delikatny makijaż zrobić. Nie potrzebuję niczego więcej. I codziennie w ogóle z wielką radością i wdzięcznością w sercu po prostu jestem bardzo wdzięczna za to Bogu, za to uzdrowienie, i nowe życie, i nową twarz, nową piękną twarz. I kolejne, chciałam też właśnie podzielić się kolejnym uzdrowieniem właśnie w tym czasie po Nowym Narodzeniu, ponieważ oprócz tego trądziku zmagałam się bardzo długo, jeszcze też od okresu dojrzewania, z bolesnymi miesiączkami, które nasiliły się podczas studiów. Ja to były do tego stopnia stany, że ja było oprócz bólów, wiadomo, miesiączkowych, ja miałam również bardzo silny ból głowy, wymioty. Ja praktycznie, gdy zbliżała się miesiączka, tak jakbym miał 2 dni, 3 wyłączone kompletnie z życia. To też zaburzało moje funkcjonowanie ogólne w codzienności i załatwianie różnych rzeczy. Po prostu także miałam te przepisane leki, nigdy nie rodziłam, ale miałam takie leki na podtrzymanie ciąży, żeby w ogóle ten cykl wyregulować. Na jakiś czas się to, po jakimś dłuższym okresie zażywania tych leków, ja czułam się lepiej, ale mimo wszystko byłam po prostu wyłączona z życia na te 3 dni. I pamiętam, że to za każdym razem był dla mnie też ogromny problem. I ból, po prostu ból. I pamiętam, że także z nałożeniem rąk przez mojego chłopaka w mocy imienia Jezus ja zostałam uzdrowiona z tych bolesnych miesiączek. I nawet, ja nawet teraz, kiedy zbliża się miesiączka, ja się nie boję, że ja będę znów cierpieć, że ja będę musiała ustawiać swoje rzeczy tak, żeby czegoś sobie nie zakłócić, bo przychodzi ból i ja muszę być temu poddana. Nie muszę być poddana temu bólowi. I ja teraz praktycznie nie odczuwam, że mam miesiączkę. Był też taki moment, że ja... Był taki krótki nawrót tego, co przeżywałam wiele lat wcześniej. Pamiętam, byłam teraz sama w mieszkaniu i poczułam znów coś podobnego. Jakby wszystkie hormony, które są we mnie, zaczęły się w ogóle wzbrajać, w ogóle szaleć we mnie. Znów musiałam lecieć do toalety i na czworaka praktycznie się tam doczołgałam. I fatalnie się czułam. Zaczęłam się po prostu modlić. Sama nakładałam ręce tutaj na podbrzusze. Zaczęłam modlić się przez moc imienia Jezus, wyganiając ten ból. Zauważyłam, że powolutku ten ból ustępował. Też modliłam się o sen. Zasnęłam. Kiedy obudziłam się, było już wszystko w porządku. Także wiem, że wiele kobiet zmaga się z trądzikiem.
Też dostaję wiadomości od kobiet, które wysyłają nawet mi zdjęcia, jak wygląda ich twarz. I ja też właśnie chcę powiedzieć do tych kobiet, które po prostu zmagają się też o wiele lat, tak jak ja kiedyś, z trądzikiem, z bolesnymi miesiączkami, że jest dla was rozwiązanie, że jest uzdrowienie. W mocy imienia Jezus jest moc, jest zdrowie, jest pełne błogosławieństwo. I nie musisz być skazana na takie cierpienie co miesiąc. Nie musisz się izolować od ludzi, bo twoja twarz wygląda fatalnie, bo twoja twarz w ogóle oddziela cię od kontaktów z innymi ludźmi. Nie musisz tak mieć. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję. Uwierz, że może być w pełni zdrowa. Ja jestem tego świadectwem. Ja jestem tego dowodem. Hallelujah.